Witam państwa na kanale Bits of Date. Ja nazywam się Michał Korzycki i dzisiaj opowiem państwu o nauczaniu bez nadzoru. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, nauczanie bez nadzoru stanowi jeden z paradygmatów nauczania maszynowego, machine learning. Nauczanie bez nadzoru, po angielsku unsupervised learning, bazuje na tym, że w odróżnieniu od nauczania z nadzorem nie mamy czegoś, co można by nazwać zbiorem treningowym, zbiorem prawidłowych odpowiedzi. Tylko i wyłącznie na podstawie danych, takim, jakim obserwujemy, takim, jakie są, możemy próbować z nich wyciągnąć pewną strukturę. Samo to, jak nauczanie z nadzorem dzieliło się na dwie duże kategorie, mówiliśmy o klasyfikacji, o regresji, tutaj też w problemach nauczania bez nadzoru mamy dużo specjalizowanych problemów. Nie są one tak łatwo, łatwe do skatalogowania, do sklasyfikowania, jak w przypadku nauczania z nadzorem, ale dzisiaj chciałbym się skupić na przykładzie dwóch, które prawdopodobnie są najczęściej związane z nauczaniem bez nadzoru. Te dwa problemy, które będę starał się rozwiązać, pierwszy to jest problem klastrowania, czyli zbiorze punktów danych, znaleźć do siebie punkty wzajem podobne, albo dokładnie grupy punktów, które są do siebie podobne. A drugi to zbudowanie reguł asocjacyjnych. Reguły asocjacyjne, czyli szukanie powiązanych z sobą punktów według pełnej logiki i zbudujemy sobie na tej podstawie prosty silnik rekomendacyjny. Zacznijmy od samego problemu klastrowania. Żeby zilustrować ten problem, stworzę sobie przy pomocy mojej ulubionej biblioteki EscalerN dane syntetyczne, czyli sztuczne dane tylko i wyłącznie na potrzeby naszego przykładu. Cały moduł odpowiedzialny za clustering macie Państwo na linku tutaj, znajdzie się on oczywiście w opisie filmu pod spodem. Stworzę sobie dane syntetyczne. Ponieważ są to dane syntetyczne, wiem, że stworzę sobie trzy grupy, tak, poda trzy grupki punktów syntetycznych. I teraz postaram się te trzy grupy sklastrować. Użyję do tego algorytmu K-means. K-means oczywiście wzięty z biblioteki Scaler. Zobaczmy jaki efekt uzyskaliśmy. No więc Wyszliśmy z oryginalnego zbioru, takiego mamy tutaj po lewej stronie, w trzech kategoriach, i poprosiliśmy algorytm k żeby nam poklastrował, pogrupował na trzy grupy. I tutaj też uzyskałem trzy grupy, zaznaczone różnymi kolorami. Czy jest to idealne? No, oczywiście, że nie. Widzimy tutaj, już na krawędzi dwóch klastrów gdzie tutaj się w oryginale przenikały, no tutaj tego przenikania oczywiście nie ma, należą się tego spodziewać, ale widzimy, że algorytm K Means potrafi dość dobrze wychwycić, wychwycić grupy punktów powiązane z samorazem. To była ilustracja działania K Means. Teraz. Jeżeli mamy problem klastrowania, z jakimi możemy się napotkać przeszkodę. Pierwszą przeszkodą jest coś, co zwane przekleństwem wymiarowości. Jeżeli mamy wielowymiarowe dane, to jeżeli wyobrażamy sobie to jako problem geometryczny, to gdybyśmy mieli przestrzeń dwuwymiarową, no to ten sześciokwadrat dwuwymiarowy obok boku jeden w środku mieści w sobie... Jeżeli próbkujemy go co 1 dziesiątą, 100 próbek, no bo dzielimy na 10 każdy bok, 10 razy 10 jest 100. 10 wymiarowy sześcian o boku 1. Jeżeli próbkujemy co jedną dziesiątą, no już mamy 10 do 10 dziesię... do próbek. No i widzimy, że ilość danych, które musimy znaleźć, żeby dobrze, dokładnie spróbkować dany sześcian czyli tak naprawdę obszar obok boku 1 dramatycznie rośnie, eksponencjalnie rośnie z ilością wymiarów, które mamy. Więc bardzo trudno jest zebrać taką ilość informacji przy bardzo dużej wymiarowości. Jeżeli popatrzymy to na to od strony takiej geometrycznej, no to dwuwymiarowy sześcian obok 1 ma maksymalną odległość między dwoma punktami w nim. Taka jaka jest długość przekątnej czy pierwiastek z dwóch Czyli dwa punkty mogą być maksymalnie odległe o 1,41. wymiarowych sześcian już obok 1, wewnątrz tego sześcianu mogą się znaleźć punkty już o odległości 3. Wreszcie, 100 wymiarowy, no to jego przekątna ma długość pierwiastek ze 100, czyli 10, czyli wewnątrz danego wydawałoby się no, takiego małego klastra, małej kostki obok 1, mogą się znaleźć się punkty bardzo odległe w przestrzeni wysokowymiarowej. I dlatego wszelkie próby klastrowania przestrzeni bardzo wysokowymiarowej muszą być skazane na porażkę. Będziemy mieli zawsze za mało informacji i będziemy budować klastry punktów niesłychanie odległych od siebie, które mogą zupełnie być ze sobą niepowiązane. Ta metryka, którą byśmy próbowali te punkty zbliżyć do siebie, zupełnie nie będzie odpowiadać naszej intuicji i nawet wewnątrz malutkiej kostki, obok u jeden, mogą się znaleźć punkty od siebie bardzo odległe. Więc jeden z podstawowych zatem... Zadań, które stoi przed nami, zanim rozpoczniemy klastrowanie, jest pomyślenie o redukcji, redukcji wymiarowości. Pokażę to na przykładzie arcytypowego, tzw. Iris dataset, który jest chyba jednym z najczęściej stosowanych zbiorów do przedstawiania problemów data scienceowych. Jest to zbiór opisujący rośliny z czterech gatunków i rysów. Z różnymi parametrami długości płatka, piątka i tak dalej. Bardzo uprzejmie proszę o nie wymaganie ode mnie wiedzy botanicznej. Naprawdę ja tego zbioru intuicyjne zbyt dobrze nie rozumiem. Ale jest to wszystkim wymiar, zbiór o czterech wymiarach. Czyli już nawet pewno więcej niż się w stanie narysować. Gdybyśmy chcieli teraz. To poklastrować, to możemy tak naprawdę no, spróbować na kilka sposobów. No, moglibyśmy wziąć tylko i wyłącznie dwa, dwie pierwsze cechy. Możemy wreszcie spróbować to wyrysować, korzystając z metody PCA, Principal Component Analysis, który jest metodą redukcji wymiarów. Już z taką metodą się spotkaliśmy, chociażby na poprzednim spotkaniu. Stosowaliśmy metodę SVD, Singular Value Decomposition, do redukcji ilości wymiarów naszej macierzy zawierającej tekst. Tutaj rozkładamy tą naszą przestrzeń na trzy wektory. mając nadzieję, że możemy to wyrysować. Jeżeli byśmy chcieli zaobserwować, w jaki sposób ten model jest dopasowany, kolejny problem, możemy sobie zadać pytanie, ile ma być klastrów. W tych zadaniach, które mieliśmy, eksplicytem mówiliśmy o tym, że mamy 3 klastry. Trzy. Ale a priori nie wiemy, jaka jest ilość klastrów w naszym zbiorze. Nie wiemy, czy tej kategorii jest 2, 3, 5 czy 3, 10. Więc jednym z trudniejszych zadań przy problemach klastrowania jest odkrycie, ile mamy tak naprawdę klastrów. Jednym ze sposobów jest zbadanie czegoś, co się nazywa distortion, czyli zniekształcenie, funkcję zniekształcenia, funkcja celu, która mierzy nam jakość sklastrowania. Zmierzymy to jako średniokwadratowy błąd odległości od środka klaster. Każdy klaster ma swój punkt średni. No i tym lepsza jest jakość klastrowania, im średniokwadratowy błąd, czyli średni kwadratowy błąd odległości od klastra jest mniejszy. Oczywiście gdybyśmy przyjęli ilość klastrów równo ilości punktów, każdy punkt byłby środkiem własnego klastra, odległość od niego zero, idealne dopasowanie. Ale to informacyjnie tak naprawdę nam niewiele daje, jeżeli mając 100 punktów, mamy 100 klastrów. Zależy by nam na dużo mniejszej ilości. I jeżeli wyrysujemy sobie tą funkcję celu, tą distortion, to zniekształcenie w zależności od ilości klastrów, Zobaczymy, że układa się nam ona no, w tym momencie według takiej krzywej. To jest efekt klastrowania um, efekt klastrowania dla naszego zbioru. Tak? W zależności od ilości klastrów. Widzimy, że funkcja no, zasadniczo jest, można powiedzieć, monotonicznie. Nie do końca monotyczna, ale malejąca, czyli oczywiście ze zwiększaniem się ilości klastrów ta średniokwadratowy błąd musi się zmniejszać, to po to, prostu to jest logiczne. Czasami jak widać są odchylenia w jedną i w drugą stronę, no bo to nigdy nie jest doskonała krzywa. I teraz ilość klastrów, którą się przyjmuje, zazwyczaj stosuje się tak zwany punkt przegięcia, czyli badamy. Drugą pochodną tej krzywej, i tam, gdzie ta druga pochodna wynosi 0, uznaje się, że jest to optymalny punkt. Dlaczego akurat, dlaczego akurat druga pochodna i dlaczego akurat 0? Dlatego, że geometrycznie, żebyśmy to zanalizowali, jak to wygląda, to tutaj taki punkt przegięcia. Zaznaczony jako kropko oznacza, że zmienia nam, się, zmienia nam się znak drugiej pochodnej. To też oznacza, że to jest punkt, w którym następuje malejąca korzyść z dodania kolejnego klastra. Czyli punkt przegięcia, ten, tam gdzie mamy ten. Zero, drugiej pochodnej, to jest moment, w którym dołożenie kolejnych klastrów już powoduje, że coraz wolniej zaczynamy przerastać, coraz wolniej zaczynamy korzystać na redukcji zniekształcenia. Czyli do tego miejsca mieliśmy duży zysk informacyjny, a już dołożenie każdego klastra już relatywnie niewiele dokłada do informacji. W jaki sposób moglibyśmy w tym praktycznie, w takim ciągu tej funkcji celu dla kolejnych k, znaleźć ten punkt przegięcia? Mówiłem o drugiej pochodnej, ale oczywiście nie jest to funkcja ciągła, więc mówimy o pochodnej, nie ma sensu, ale warto dyskutować o ciągu różnicowym, czyli bierzemy kolejne różnice tych wartości między sobą. To jest pierwszy ciąg różnic tych wartości między sobą, to będzie drugi ciąg różnicowy, czyli drugi. Można coś powiedzieć jako druga pochodna de facto. Więc jeżeli byśmy sobie wyrysowali tę krzywę, to widzimy, że 0 jest gdzieś tutaj przecięte przez drugą pochodną, czyli, czyli, czyli ten nasz tutaj zieloną krzywą. Czyli byśmy powiedzieli, że prawdopodobnie optymalnym, optymalnym ilością klastrów będzie 3. Jeżeli poklastrujemy sobie teraz nasz zbiór na trzy klastry, czyli tyle oryginalnie, widzimy, że no, zbiór wygląda w ten sposób, w pełnej projekcji. Przy dwóch klastrach obraz może być dokładniejszy, ale tracimy na pewno informacyjnie dużo więcej. Przy czterech klastrach zobaczymy dość mocno zaszumiony obraz, pojawił się nam dodatkowy środkowy klaster, który nie odpowiada niczemu. Trzy no, jest tą liczbą, którą tutaj byśmy wybrali. Oczywiście k nie jest jedynym mechanizmem klastrowania, który można wybrać, mamy wiele innych dodatkowych mechanizmów. Jeden z często stosowanych jest mechanizm hierarchicznej klastrowania, kiedy dzielone jest na dwie części nasz zbiór, a następnie każde z tych części jest dzielone kolejno na dwie, kolejno na dwie, kolejno na dwie. Pozwala to wybrać pewną strukturę. Jest to też bardzo często stosowany mechanizm klastrowania. O klastrowaniu to tyle. Tutaj można by godzinami o tym opowiadać. Moim zadaniem dzisiaj było wprowadzenie do mechanizmów nauczenia bez nadzoru. Więc kolejnym obszarem nauczenia bez nadzoru, który chciałem przedstawić, to są reguły asocjacyjne. W szczególności wprowadzę państwa do algorytmu a priori. Jest to algorytm z bogatej klasy algorytmów często stosowanych w biznesie. Jest to algorytm używany przede wszystkim do analizy koszykowej. Mamy zbiory koszyków, mamy zbiór transakcyjny T, który jest zbiorem koszyków, czyli zbiór zbiorów współwystępujących produktów, czyli produkty występujące w poszczególnych koszykach, produkty, które znajdują się na jednym paragonie. Tak to może sobie wyobrazić. Reguły, które są wyciągane przy pomocy algorytmu a priori. Są postaci, jeśli A to B. Czyli jeżeli mamy produkt A, to on występuje, to jest lewa strona reguły, to on występuje z produktami już wieloma w pra z prawej strony reguły. Czyli jeżeli mamy produkt A, to on występuje z innymi produktami, tak? Czyli mamy zbiór produktów, czyli na przykład mamy chleb, masło, jajka, prawdopodobnie współwystępuje z boczkiem, tak? Do budowy tych reguł stosujemy trzy metryki. Support, wsparcie dla X, które mówi nam, jaka część zbioru transakcyjnego zawiera w ogóle informacje o danym produkcie. Czyli jeżeli jajka występuje w 10% wszystkich paragonów, no to support dla jajek będzie 10%. Confidence, czyli wiarygodność danej reguły już. No to jest po prostu support sumy dwóch produktów, podzielony przez support jednego z nich, tak? Czyli jak często dana reguła jest prawdziwa, jak rzeczywiście często, jeżeli występuje X, mamy także prawą stronę naszej reguły. I wreszcie mamy lift, który określa nam zysk informacyjny z danej reguły. Czyli to jest wiarygodność danej reguły, wsparta przez częstość występowania jej prawej strony. To jest lift. I to nam zinformuje, jak bardzo x i y są od siebie zależne. Jeżeli lift jest mniejszy od 1, to oznacza, że przedmioty są komplementarne częściej występują osobno, czyli jeżeli jeden mamy przedmiot, to często i drugiego nie mamy. To coś może być dość ciekawą wartością informacyjną. Jeżeli lift jest większy od 1, to znaczy że przedmioty są skorelowane. Częściej występują razem niż występują każdy z osobna, czyli są często współwystępujące. A jeśli lift jest dokładnie jeden, no wtedy się przyjmuję, że przedmioty są po prostu niezależne. Do zademonstrowania działania Algorytm a priori stosuje implementację z biblioteki Efficient Apriori, które polecam sobie zainstalować. Zbior pokaże ich działania w takim bardzo prostym zbiorze. Mamy trzy koszyki, w jednym mamy jajka, boczek i zupę, w drugim mamy jajka, boczek i jabłko, w trzecim mamy zupę, bekon i banan. Uruchomię ten algorytm a priori i otrzymam reguły. Te reguły wyglądają następująco, że jeżeli mamy jajka w koszyku, to prawdopodobnie będziemy mieli bekon. Jeżeli będziemy mieli bekon, mamy prawdopodobnie jajka, czyli reguły mogą być symetryczne. Zupa często występuje z bekonem, a bekon z zupą. Dlaczego takie reguły uzyskałem? Dlatego, że poprosiłem o ekstrakcję z tego zbioru powyżej reguły o wiarygodności co najmniej 50% i z supportem co najmniej 50%. Czyli no, tutaj jajka widać występując z bekonem stąd mamy i tą regułę i tą regułę spróbujmy zastosować ten algorytm do większego zbioru to jest zbiór który już wcześniej wystąpił na naszym spotkaniu poświęconym data wranglingowi to jest zbiór recenzji filmów mamy zbiór naszych filmów Zmapuję sobie te filmy na identyfikatory. Przykładowo film o ID 260, to są Wojny Gwiezdne. Pierwsza część, czyli tak część czwarta, czy ta oryginalna część 77 roku. Będę do niej szukał rekomendacji, więc tutaj proszę sobie ten identyfikator pozostawić gdzieś w pamięci. Teraz koszyki które nam są potrzebne, naszego algorytmu a priori, potraktuję, wezmę z ocen wydawanych przez naszych oglądających. Mamy identyfikator filmu i ocenę, którą ktoś da. Te oceny rozkładają się według takiego rozkładu. No i załóżmy, że jako koszyk będę traktował te filmy. Które się podobały danym osobom. Bo zakładam, że jeżeli ktoś lubi filmy danego gatunku, podobne filmy, no to je wyżej oceniam. A będzie raczej niżej ocen film, których nie lubi, więc no, nie chcemy polecać filmu, których zresztą nikt nie będzie chciał oglądać. Tak? Więc odetnę sobie ocenę na poziomie co najmniej trzech. No i to są te ratingi, te oceny, które ktoś dał. Czyli mamy 26 tysięcy od czwórek. 13005 i tak dalej. Zamienię teraz. Zamienię teraz nasze e, oceny wydane na przez użytkowników na koszyki, czyli na zbiory wspólne, tak? Czyli to jest przykładowa. To będzie słownik składający się z to będzie lista list, tak? czyli zbiorów, tak? gdzie na tę jedną składową listę, która tu się zaczyna, kończy się gdzieś tutaj. To są po prostu filmy, które obejrzała jedna osoba i oceniała je powyżej. No i stworzę sobie po prostu taki zestaw koszyków wspólnie oglądanych filmów. Mam takich koszyków 609. Poproszę teraz agendy a priori, żeby z tego zbiora koszyków wyciągnął mi reguły, na podstawie których przy saporcie co najmniej, czyli filmy, które występują, co najmniej 10%, film, co najmniej 10 ocen oraz no, z wysokim poziomem ufności, czyli co najmniej 80%. Takich reguł powstało mi 3274. To jest przykładowe reguły składają się z tego, że dla danego filmu, tutaj 260, to są filmy, to są reguły, które zawierają, jest z prawej strony, czyli jeżeli A, to B. Zbuduję sobie teraz silnik rekomendacyjny, czyli dla danego filmu będę rekomendował T, filmy, które występują w jego ocenach, w jego regułach. Przypomnę, jeżeli wezmę sobie film Wojny Gwiezdne, to wyciągając na niego rekomendacje, otrzymam następujące reguły, tak? Czyli należy interpretować to jako ilość reguł, których wystąpił ten film, Współwystąpił razem z tym filmem. Czyli ten film wystąpił 217 z tu regułach powiązań. Zobaczmy sobie zatem, co to za film jest. O, Imperium kontratakuje, czyli kolejna część do wojen gwiezdnych, czyli sam algorytm się domyśla na podstawie współwystępujących filmów, że najbardziej skojarzonym z wojną gwiezdną część czwarta jest wojna gwiezdna, część piąta. Wypiszmy sobie. Jakie filmy tutaj poleca nam. No i filmy najbardziej powiązane z wojnami gwiezdnymi. Jest w pierwszej kolejności Imperium kontratakuje, w kolejności kolejnej następnej Matrix. Na trzeciej pozycji mamy Powrót Jedi. Oczywiście dalej widać, że to są filmy, które są oglądane przez prawdopodobnie miłośników fantazy. Bo zaraz po tym idzie władca Pierście. Jeżeli zobaczymy, sobie, jakie rekomendacje otrzymujemy dla imperium kontratakuje, no, w pierwszym miejscu mamy Wojny Gwiezdne. Czyli nasz silnik rekomendacyjny chyba dość dobrze wiąże z sobą filmy, które są z sobą skojarzone. Jedną ważną rzecz, przed którą chciałem przestrzec Państwa, to jest to, że należy używać algorytmu a priori do zbiorów rzadkich. Jeżeli wyobrażimy sobie ten zbiór jako z jednej strony macierz, która ma jeden wymiar, to są wszystkie filmy, drugiej to są wszyscy oglądający, no to nigdy tak nie jest, że ktoś obejrzy wszystkie możliwe filmy. Więc stopień zapełnienia tej macierzy jest bardzo niski. Grubo poniżej innego procenta, a często poniżej innego promila. Algorytm a priori doskonale działa dokładnie w takim środowisku. gdybyś nam się zaczęły zagęszczać te macierze, Algorytm a priori by całkowicie zawiódł. Kiedy by się to mogło stać? No, w sytuacji, gdybyśmy na przykład zamiast brać poszczególnych tytułów filmów, wzięli gatunki filmów. Nagle z tysięcy filmów zrobiło nam się kilkanaście, kilkadziesiąt gatunków filmów. To może być za mało, dlatego że może się okazać, że praktycznie każdy z oglądających oglądał jakiś film z tego gatunku. Czyli macie, że nie byłaby, nie byłaby niemal pełna, i wtedy algorytm a priori by całkowicie zawiódł. Więc przestrzegam przed zbyt wysokim agregacją produktów, próbując stosować reguły asocjacyjne. To jest jeden z najważniejszych problemów, którym ja się napotkałem. Algorytm a priori jest praktycznie chyba najprostszym ale spośród algorytmów asocjacyjnych. Jeżeli Państwo szukają bogatszej biblioteki takich, no to odsyłam do biblioteki, z której ja dużo korzystałem, SPMF. Nie jest ona co prawda pytońska, ale doskonale sobie radzi po prostu z plikami z danymi. Tam jest ponad 262, zajmie panem algorytmy, z czego ponad 40 z tej samej kategorii co a priori, więc można przebierać. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.